Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Zostało kilka przefajnych jubej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest tyle roboty, że nie ma czasu nagrać filmu i wystawiać ofert. To jest po prostu niezły czat, jak to mówią. Tyle rob, taki zapierdziel, że nie ma czasu załadować. To jest pierwsza. One mają około 5, 20, 25 cm, ale zobaczcie niektóre jaki mają duży. On się ledwo mieści w donicy, a donica ma, nie mam tutaj miarki, musiałbym, no pewnie ze 40 cm ma szerokość donicy. Taka jest jubea. Tutaj mamy drugą jubeę. Wszystkie mają taki już fajny pień. Tutaj jest kolejna jubea. Proszę bardzo. Następna, ta ma w ogóle bardzo ciekawy pień. Taki elegancko, fajnie przycięty. Tutaj jest następna. Jest 6 sztuk. W naprawdę bardzo, bardzo dobrej cenie. Taki pień. O, i tutaj jest jeszcze jedna. Cóż można o tej roślinie powiedzieć? Jubę to chyba każdy zna. Jedna z najpotężniejszych palm świata. Dorasta do kilkudziesięciu metrów. Chyba z 15-20. Potężna jest taka, że jak jest duża, to dwie dorosłe osoby mogą nie objąć pnia, jak będą się chciały chwycić rękami. To jest po prostu niesamowite. Palma pochodzi z Ameryki Południowej, z Chile, gdzie jest pod ochroną. Z niej robi się wino. Także jak ktoś lubi wino, to koniecznie musi mieć jubeę. Palma niezwykle wolno rosnąca. Takie sztuki, jak tutaj, wydaje się małe. No co to takie palemki, tak? A one mają około 15 lat. Ajajajaja, tak to jest. Ja zawsze mówię, jak tu do mnie klienci przyjeżdżają, że palma, w palmie nie kupuje się rośliny, tylko kupuje się czas. Na przykład tu kupujesz około 15 lat czasu, czy tam tu kupujesz ileś, w malutkiej kupujesz 5 lat czasu, bo to jest wszystko czas. Zależy, jaką kto chce mieć dużą, to znaczy ile jest w stanie zapłacić za ten czas. A tak jak wiecie, czasu kupić naprawdę się nie da. Dlatego w roślinach to jest takie ważne. Wolno rosnąca roślina zawsze będzie droższa niż ta, która szybko przyrasta. Wytrzymuje około minus 10, minus 12 stopni. Wielkie, potężne jubeę w Chile wytrzymują mi minus 15. Oczywiście mówimy o krótkotrwałych spadkach, gdzie później robi się dużo, dużo cieplej, tak samo jak jest w Hiszpanii. Dlatego tego nie można do nas porównać, bo tak samo jak było teraz w Houston, czy gdzieś na południu w Teksasie, gdzie były takie duże mrozy po minus 15, minus 16 stopni, gdzie rosły w Waszyngtonie robusty, one tak dostały w kość, no minus 16 stopni dla Waszyngtonii to jest trup, tak? Ale tam za 2-3 dni było 26 stopni na plusie i te Waszyngtonie robusty odżyły. Po prostu odżyły, oczywiście nie wszystkie, tak? Ale dużo, dużo odżyło. Także jeżeli ktoś chciałby taką bardzo fajną jubeę w dobrych pieniądzach, zgłaszać się, pisać na priv, nie pisać w komentarzach na YouTubie po ile ta palma, tylko po prostu napisać na Messengerze albo wysłać SMS-a, Whatsappa, gołębia pocztowego, w bęben walić, puszczać te dymne znaki, ja to wszystko jakoś tam odczytam. Także bardzo, bardzo polecam. Moja jubea w gruncie rośnie, Jezu, nawet nie wiem ile lat, chyba z 5 albo 6. Bardzo fajnie wygląda, ma bardzo fajny przyrost, jestem z niej mega, mega zadowolony. Także jeszcze raz pokazuję pierwsza, o, ta nie ma numerka, ale ta ma numer 3, ta ma numer 2, to jest trójka, to jest dwójka, oj, ta tutaj następna, to ma numer 5, proszę, numer 5, a ta ma numer 4. Proszę bardzo. I tutaj jest jeszcze ta jedna, też beznumerowa. Ta ma pień chyba ze 30 cm, ale on jest węższy, a wyższy. Tak to wygląda, jeżeli ktoś ma ochotę mieć przecudną, wspaniałą jubeę. Najbardziej mrozoodporna roślina o liściach pierzastych. To są liście pierzaste, a dla rozróżnienia Waszyngtonia filifera to są liście palczaste, jak dłoń. A to są pierzaste. Tutaj, a nie, butia jest zwinięta, ale też ma liście pierzaste. O, daktylowiec, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, przyjechało trochę daktylowców. Potężny daktylowce też mają liście pierzaste. To jest dopiero
roślina, która w ogóle ledwo się mieści w donicy, która ma średnicę 70-80 cm. Także życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę. No i działamy, pomimo, że jest zimno i do dupy. Hej, cześć!